Cześć, jesteśmy w nowym miejscu, w Dębowym Gaju, koło kościółka w Dębowym Gaju. Po lewej stronie jest droga taka do góry, do kolejnych ruin. Tu widać jeszcze jakiś słup. Nie wiem, czy go widać w zaroślach. W każdym razie widać jakieś stare mury. Idziemy drogą. Tu jest chyba główna droga wyjściowa do tego pałacu, czy zamku pałacu. Troszkę trudno jest zobaczyć, się rozeznać, bo na mapie mam, że są ruiny czworaków, zabudowań gospodarskich, pałacu obok. W każdym razie, no coś tutaj jest. Tutaj już jest. Wchodzimy przez bramę. Zobaczymy, co dalej. Telefon mnie zaskoczył, to już troszeczkę przeszedłem do środka, no ale chyba są te ruiny pałacu, bo widziałem jakieś zabudowania. Tam z boku to chyba będą jednak w lewo z drogi widać czworaki, a to widać, że to są ruiny pałacowe, bo no tak czworaki raczej nie wyglądają. Duże okna, podcienie, brama wejściowa, wszystko to jest w okresie kwitnięcia w lipcu, dlatego wszystko jest takie liśćmi, za krzewami. Gdyby była jesień, może by to było bardziej wszystko widoczne. Idziemy z boku. Trzeba przyjechać, tak jak już mówiłem, jesienią, ale ja jesienią nie będę miał czasu, to wszystko jest na urlopie robione. O, podejdę tutaj, tu już zupełna ruina jest. Nie wiem, czy coś będzie widać tam w środku. O, konik chyba widzę. Dzieci się bawią. Stropy. Chociaż to jest taka ruina, że nie jest taka zła. I tak to wszystko tutaj wygląda. Mury są do wysokości gdzieś drugiego piętra, a tutaj po lewej stronie, nie wiem, te są ruiny, czy to są czworaki, czy tutaj jest pałac, tego to już nie wiem. Tutaj też są ruiny jakieś, z lewej strony widzę też takie ruiny, nie wiem, które są zabudowania pałacowe, a które są w rezultacie zabudowaniami jakimiś dworskimi czy pałacowymi. Które są, które, bardzo trudno mi tutaj to określić. W każdym razie są obok siebie dwa. Bardzo dużo tutaj jest tego wszystkiego. Bardzo dużo ruin. Ja bym przypuszczał, że tutaj są pałacowe, bo tutaj jest chyba dwa pałace, może nawet były obok siebie. Jakieś elementy wykończeniowe, jakieś elementy zdobnicze są tutaj. Na dole raczej ich nie ma, można tutaj obejść tą całą ruinę i bardziej bym jednak optował za tym, że to jest jednak pałac. Niżej po prawej, po lewej stronie jak się wchodzi, są też te zabudowania, ruiny. Tu są, nie wiem, które są które. Ja będę musiał to stwierdzić, zobaczyć, zejść tam. Jest, że jest tutaj chyba jakiś ogród pałacowy. O, tak to teraz wygląda. Wejdę wyżej jeszcze. O. Ładne takie łukowate. Warto pokazać, ale to już niedługo nie będzie co pokazywać. Tutaj jest ta ruina, ścieżka w głębi od kościoła. Idę dalej, tu po lewej stronie jeszcze zejdę, idę dalej, znowu jakieś ruiny, to chyba, nie wiem, czy to nie są dworskich jakichś zabudowań już. W każdym razie tego tutaj jest pełno. Idę dalej. Powiem szczerze, że ruin to jest tutaj co nie miara. Co nie miara.
internecie przygotowywałem się, to są to zabudowania jakieś stare dwory, dworskie, ale tak naprawdę to by trzeba było się bardziej przyłożyć, bo nie wiedziałem, że tutaj aż tak mnie to po prostu rozłoży, bo znowu jakieś ruina jakaś, bardzo trudno mi określić, co jest co. Trzeba jednak bardziej to wyeksplorować, przeczytać. Z zabudowania już nie z cegły, z kamienia ciosanego, raczej stare to jest, no już podejrzewam, tutaj jest troszkę nowego, z cegły, kwadratowa, półłukowe. Jak już zaczynam się orientować, to już jest to stara budowla, tam druga jakaś. Też to już jest nowsze, dodana cegła, może tutaj jeszcze było jakieś podbudowa jakiegoś zamczyska, możliwe, nie wiem, bo znowu, o, ja tam nie wejdę, to pokazuję z góry, wracam z powrotem, pójdę tam niżej, zobaczymy, co tam jest, czy to są zabudowania dworskie, czy znowu jakiś pałacyk. No, trzeba poszperać. Tam jest ta ruina, tutaj jest jakieś zejście, zejdę tędy, już teraz mam długie spodnie. Też łukowate sklepienie. No i tam w oddali widzę, też to są chyba zabudowania, też jakieś wysoka pokrzywa, to był nie najlepszy pomysł, ale tutaj jest ścieżka chyba, oła, o i jest następna, o. Podejdźmy, nawet była belka stropowa, podtrzymanie. Co to jest znowu, tego nie wiem, nie będę tam chodził. Oczywiście wyrzucony MPK 75. Co to jest za ruina, nie wiem. Już nowsze uchwyt do uziomu. Też jakaś zabudowania dworskie czy pałacowe. Tak wyglądają. Ruina, a ruina. Jedna drugiej to już chyba zabudowania bardziej dworskie takie. Większe. No, jestem w środku, wszystko zarośnięte, nie ma co oglądać. No i tynk współczesny tynk. Przejdę jeszcze, tak, te zabudowania są dworskie, widzę dach jest ukośny tam. Wejdę jeszcze tutaj, zobaczę, co tutaj jest. Z drogi widać to, zresztą tutaj, co tutaj mogło być, też jakieś wysypisko stare, może też jakieś zabudowania były, fundamenty. Nie wiem, wysypisko teraz się zrobiło, to by trzeba było z drona jednak pokazać to wszystko, jak to wygląda obecnie, bo tak z dołu to nie jest do po prostu pokazania,
wszystko jest zarośnięte i nie widać tego, co by się chciało. Po prawej są ten murek, po lewej te zabudowania dworskie, może jakaś stodoła większa, pułk z cegieł. On wszystko stare, bo cegła czasami przeplatana ze starym kamieniem. Budulec starego kamienia, czyli pałac, zabudowania dworskie. Przejdę jeszcze do okna, bo widzę ładne półcienie jakieś z daleka. No, doszedłem. O, tak tu wygląda. Już nie wchodzę. Zobaczcie, jak to wygląda obecnie. O, ktoś się tego nabudował, to zrobił, to musiał wykonać nie lichą robotę. I tam jeszcze jest zabudowania dworskie to były. Jednak, bo widzę, że tam jest... wejdę, poświęcę się. Poświęcę się, lubicie takie rzeczy. O ile wiem. Eksploratorzy. No i są te zabudowania tam. Widać komin. Wszystko zawalone. Może to jakieś popiełek by było. Coś kiedyś. Okna współczesne wstawione. No. Czyli tamto był pałac, tu zabudowania dworskie. Jeszcze się mi na głowę nie zawaliło. Nie chciałbym wchodzić. Tam też jakieś... jakieś... ściana szczytowa. Kanały odprowadzające. Czyli tutaj mogła być jakaś obora. I wychodzę. Już jak człowiek. Chyba. Pokażesz, z czego ten pałac był zrobiony. Jakiś taki czerwony piaskowiec. Czy co to jest? No. Zobaczcie. Tu jest zwykły. A tutaj o, czerwony, no niespotykane, co? No, no niestety, ale chyba tak. Troszkę cegły, tu jeszcze środek, ale ten piaskowiec taki czerwony, no niezwykłe wrażenie robi. Na to nie zwróciłem uwagi, będę się cofał i pokażę to jeszcze tutaj. Czerwony, a tam na górze jeszcze biały. No, piorunujące wrażenie, faktycznie. Szkoda, że to ulegnie kiedyś już. Jeszcze w Dębowym Gaju podjechałem do końca wioski. Tu też są ruiny, już jedna ściana zabudowań gospodarczych tam. Ktoś to już ma, własność jakaś prywatna. Ale też tutaj kiedyś były zabudowania gospodarcze, ruina. Też jakiś wjazd był. O, stara wioska, to i pełno jest tych zabudowań starych. Tutaj jest w dół droga, będziemy nią wracać. Stare budynki, naprawdę takie stylowe, bym powiedział, w tej wiosce. Jakieś, bym rzekł, irlandzkie, kurcze. No. I żegnamy Dębowy Gaj.